Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj mamy poradnik do pupili z 2023 roku. Poradnik, do którego bardzo długo się zbierałem, dlatego że jest tutaj masa informacji do przekazania. Zrobiłem sobie ściągę na drugim monitorze, żeby na pewno o niczym nie zapomnieć. No i myślę, że bez zbędnego przedłużania lecimy sobie do tego poradnika. Mam nadzieję, że wszystkie szczegóły Wam tutaj zdradzę, że opowiem Wam o wszystkich przejściach dla free to play, dla eko, dla grzybiarzy. No i generalnie o wszystkim, żeby ten poradnik był taki kompletny. Na wstępie pamiętajcie, żeby zostawić kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. No i standardowo, jak czegoś nie zrozumiecie, jak może o czymś zapomnę albo coś takiego, to piszcie w komentarzach, dopytujcie, ja Wam chętnie odpowiem. Dobrze, więc chyba możemy zaczynać. No i pierwszy rozdział tego filmu to jest jak zdobyć w ogóle pupile i generalnie jak zdobywać wszystkie pupile, dlatego że to powiedzmy się łączy, więc tak, jeżeli chodzi o gniazdo pupili, to można je dostać od 75 poziomu w misji, więc jak wbijecie poziom 75 na swojej postaci, to już możecie się spodziewać, że z kolejnych misji wypadnie Wam to gniazdo. Jak to wygląda? Generalnie w misji nie widać tego gniazda, to nie działa tak, że na przykład jak nie wiem, mamy jakąś brońkę, czy ogólnie jakiś itemek z misji albo coś takiego, to jest od razu widoczne, jak wybieramy misję, natomiast gniazdem tak nie ma, gniazdo dopiero po zrobieniu misji nam się pokazuje. Jak można zwiększyć szansę na zdobycie tego gniazda? Bardzo prosto, mianowicie jak dostaniemy już to gniazdo, to odblokowują nam się trzy pierwsze pupile z każdego żywiołu. Jest to tak, tutaj w mroku mamy, no wiadomo, nie będę mówił, to są po prostu trzy pierwsze, światło to są trzy pierwsze, ziemia, ogień i tak dalej, i tak dalej. One są tak jakby odblokowane, natomiast nie wszystkie są zdobyte, dlatego że zobaczcie, tutaj na przykład w mroku mamy coś takiego jak takie pupile, które są na jasno, więc one są tak jakby no dobrze widoczne, są takie podświetlone, no i to oznacza, że te pupile już mamy odblokowane, natomiast nie wszystkie odblokowane i zdobyte po prostu. Natomiast nie wszystkie są w taki sposób wyświetlane. Na przykład tutaj mamy kremuchówkę, która jest taka wyszarzona. Ktoś się ostatnio śmiał z tego słowa, no ale powiedzmy, że tak powiem. Tutaj tak samo ten grzybun i to oznacza, że te pupile mamy odblokowane, natomiast jeszcze ich nie mamy złapanych. I dokładnie, jak dostaniemy to gniazdo po 75 levelu z misji, to będziemy mieli jednego pupila z każdego żywiołu już odblokowanego, że tak powiem, po prostu złapanego, już go można karmić. No i dwa kolejne również odblokowane, ale nie złapane, czyli one będą takie wyszarzone. No i jak można sobie zwiększyć szansę, powiedzmy, na takie gniazdo? W bardzo prosty sposób. W ogóle polecam Wam stronkę, która będzie w przypiętym komentarzu. To jest stronka SF Poradnik. Tam od razu Wam wrzucę odnośnik do pupili. Tam można sobie zobaczyć dosłownie wszystkie informacje. Mianowicie, gdzie można dane pupile złapać, kiedy, jak to wygląda, jaka jest szansa na te pupile. No generalnie wszystko tam znajdziecie. Serdecznie polecam, bo jest to bardzo dobra strona. No i właśnie, patrzymy sobie, jak jesteście nowymi graczami, jak tutaj wyglądają te trzy pierwsze pupile. Mianowicie zobaczcie, mamy tutaj na przykład siorba i mamy od razu dopisane, że można go znaleźć w dzień w Nigdylandii. Tak samo tutaj mamy nocą w mieście Maerwyn. No od razu tutaj dopowiem, że jeżeli chodzi o dzień i noc, to dzień zaczyna się o godzinie 6 rano i trwa do 18, natomiast noc zaczyna się od 18 i trwa do 6 rano. Z tym, że pamiętajcie, że na przykład jak mamy tutaj, nie wiem, powiedzmy w wodzie siedmiornicę, którą możemy znaleźć w czwartkową noc, no to mamy albo od północy do 6 rano w czwartek, albo od 18 do północy w czwartek. Wiadomo, że jak już to będzie po północy, to już jest piątkowa noc, no i wtedy tej siedmiornicy nie złapiemy. Myślę, że to jest logiczne. Więc na sam początek, żeby Wam powiedzieć, dzień w Shakesie od 6 do godziny 18, natomiast noc od godziny 18 do północy, ewentualnie od północy do 6 rano. No to jest chyba logiczne, ale dużo osób o to pyta. No i patrzymy sobie te trzy pierwsze pupile, tak jak mówię, w jakiej lokacji je możemy znaleźć, kiedy, nocą czy za dnia i po prostu takich lokacji sobie szukamy. Jeżeli ewentualnie powiedzmy lokacje, tutaj Wam może gdzieś wyświetlę screena w tym momencie, teraz jestem na warcie, więc Wam tego nie pokażę, natomiast jeżeli chodzi o lokacje, to przy wyborze misji, każda misja ma tam jakiś swój opis, na to nikt za bardzo nie zwraca uwagi, natomiast tam lokacja jest po prostu tak podświetlona, powiedzmy tak, no podkreślona, żeby było widać jaką, no w jakiej lokacji jest dana misja, no i wtedy po prostu
Dzięki temu wiemy, co wybrać, żeby danego pupila złapać. Każdy pupil tutaj jest do schwytania w jakiejś określonej lokacji. No i sobie sprawdzamy te trzy pierwsze pupile z każdego żywiołu. Można to sobie gdzieś zapisać. Sprawdzamy sobie, jeżeli łapiemy to podczas dnia, no to oczywiście interesują nas tylko pupile z dnia. Jeżeli to robimy nocą, czyli tam po 18 powiedzmy, albo przed 6 rano, no to wtedy sobie sprawdzamy te pupile nocne z tych trzech pierwszych. Zapisujemy lokację i wtedy sobie wybieramy, jak jeszcze nie mamy tego gniazda, wybieramy sobie takie misje, które spełniają warunki tych lokacji, czyli na przykład nie wiem, mamy, no niech to będzie dzień, bo te pierwsze pupile w ogóle to jest tylko dzień albo noc, nie ma tam żadnych dni tygodnia, więc załóżmy, że jest to dzień, więc wybieramy sobie, a w zasadzie zapisujemy na kartce Nigdylandię, możemy sobie tutaj zapisać również step strapionych, tutaj tak samo erogenie, bo to też jest w dzień, tu mamy znowu erogenie, tutaj mamy step strapionych również w dzień, no i generalnie wszystkie te lokacje, które są za dnia z tych trzech pierwszych pupili i je sobie wybieramy. Jeżeli mamy noc, to to samo, już się chyba powtarzam, ale to jest taki, no mi to zawsze działa, jak jest, gram na jakimś nowym koncie i zawsze po prostu jak sobie wybiorę w misji lokację, która mi pasuje do tych pierwszych trzech pupili do danej pory dnia, czy tam do, do danego powiedzmy, no albo dzień, albo noc, nie? Jeżeli robię to za dnia, to po prostu do tych pupili z dnia, to wtedy zawsze z pierwszej misji mi po prostu leci to gniazdo. To nie jest potwierdzone, że tak to działa, to powiedzmy, no mówię, mi zazwyczaj na nowych kontach działa, żeby sobie zwiększyć szansę na to gniazdo, to można coś takiego zrobić, po prostu trzy pierwsze pupile, wybrać takie lokacje i generalnie powinno być ok. Dobrze, dalej, jak można te pupile w ogóle zdobywać? Jak widzicie, mamy tutaj żywioły, no i każdy pupil ma jakieś tam określone warunki, które musimy spełnić, dzięki czemu, jak już mamy to gniazdo i tak dalej, dzięki czemu możemy te pupile złapać. Zobaczcie, pierwsze pupile są dość proste, bo tak jak wspomniałem, tutaj jest opisane tylko, że albo za dnia, albo nocą, natomiast później już się zaczynają schody, dlatego że zobaczcie, tutaj mamy na przykład w poniedziałkową noc tylko i wyłącznie, więc raz w tygodniu można pajałonka znaleźć, tutaj mamy w godzinę duchów od północy do pierwszej tylko tego dyniaka, tu już mamy znowu porę roku, mamy letnie dni, mamy również, może się trafić coś takiego, że jesienna noc, czyli po prostu w porę roku jesień i jeszcze musi być wtedy noc, żeby danego pupila złapać, więc no generalnie sprawdzamy sobie poszczególne pupile, które jeszcze mamy tak wyszarzone, jak ja tutaj tych 5, na przykład w mroku, i po prostu jak spełnimy, jak będzie dana pora roku, jak spełnimy jakieś tam wymagania, na przykład te ostatnie pupile to musimy coś pokonać konkretnego, tutaj mamy na przykład po ukończeniu 10 poziomu 15 lochu w strefie mroku, to dopiero wtedy tego diaboczorta możemy złapać, no tu wszystko pisze, tu jest to fajnie określone, po jakby spełnieniu tych wymogów możemy sobie te pupilki złapać. Więc tak je po prostu zdobywamy. Kolejna sprawa to jest oczywiście o lokacjach, już powiedziałem. No i teraz doszło coś takiego jak event na Wielkanoc, który będzie teraz prawdopodobnie niebawem, z którego również możemy dostawać jajka. To jest spoko, dlatego że mogą nam polecieć pupile, których nawet, no jeszcze wiadomo, nie mamy złapanych. Jak nam brakuje tam kilku ostatnich, jak musimy czekać powiedzmy na jakiś kolejny rok albo coś takiego, to wtedy w ten event z jajkami wielkanocny może nam takie jajka jako polecieć i nie musimy czekać kilku miesięcy, żeby danego pupila złapać. To jest losowe z tego co pamiętam, jak tam te pupile lecą, no ale wiadomo, mamy chyba do złapania 2 jajka podczas tego eventu albo 3, no to jak nam tutaj 2 albo 3 pupile zostaną do złapania, to raczej je trafimy i je po prostu wylosujemy. Więc no to jest proste, tu generalnie u karczmarza, nie wiem czy ja teraz wam pokażę jak mam wartę, powinienem, chociaż czekajcie, może tutaj sobie wejdziemy, tu jeszcze piwek nie mam wypitych, o dokładnie, jak, o dobrze. Dobrze. No i tutaj właśnie u karczmarza nam się pokazuje taki pasek, musimy robić takie zadania. I jak robimy te zadania, to nam się napełnia taki paseczek z punktami i po prostu za nagrody, za wypełnienie tam poszczególnych progów w tym pasku mamy właśnie jajka, więc to też jest opcja na zdobycie pupili, no ale taka oczywiście najbardziej powiedzmy powszechna to jest odblokowanie tych pupili w środowisku i tutaj generalnie no złapanie ich z danej lokacji, jak spełnimy jakieś tam wymogi. O co chodzi jeszcze z odblokowaniem? No to tak jak wam powiedziałem, te pupile na jasno to są pupile, które już mamy zdobyte, te pupile wyszarzone są odblokowane, ale jeszcze nie są zdobyte przez nas, no i mamy coś takiego jak znaki zapytania. Tutaj co prawda nawet jak mamy znak zapytania, to i tak nam pokazuje co to jest za pupil, jak go można złapać, natomiast jego musimy pokonać w środowisku. Jak widzicie, tutaj mamy coś takiego jak środowisko światła, no i sobie
Najpierw musimy to środowisko pokonać, no i potem po prostu nam się ten pupil ze znaku zapytania robi taki wyszarzony i możemy go złapać. Więc no tutaj zobaczcie, tu już nie mogę walczyć, bo już odblokowałem wszystkie, no ale na przykład w świetle jeszcze nie mam odblokowanych wszystkich, więc w tym środowisku mogę walczyć, ale do tego chyba zaraz przejdziemy, jak będzie kolejny rozdział. No i wszystko, nie? Generalnie wszystko, więc w skrócie pupile są od 75 poziomu, żeby zwiększyć szansę na zdobycie tego gniazda, jak od razu wbijemy 7-5 level, to patrzymy sobie na lokację pierwszych trzech pupili z każdego żywiołu i wybieramy taką lokację, jaka pasuje danej porze dnia, o której to próbujemy robić, i to gniazdo powinno wypaść od razu z pierwszej misji i już będziemy mogli sobie tutaj po prostu te pupilki rozwijać. Jeżeli chodzi o to, jakie pupile dostajemy, to jest to losowe. Gdy to gniazdo nam wypadnie, tu jeszcze może dopowiem, to jest to zupełnie losowe. Może się trafić tak, że dostaniemy same najlepsze pupile, no a może się trafić tak, że dostaniemy same najgorsze i żeby dalej karmić, to będziemy musieli połapać te inne. To tam zobaczycie w przejściach do pupili, natomiast mówię, jeżeli właśnie chodzi o to, jak to wygląda po zdobyciu tego gniazda, to mówię, dostajemy któregoś z tych pierwszych trzech pupili i generalnie pierwsze trzy pupile są od razu odblokowane, nie są, są wyszarzone, natomiast no, z tych pierwszych trzech pupili w każdym żywiole dostajemy jednego losowego, którego możemy zacząć karmić, jeżeli oczywiście będzie pasował do naszych przejść. Także no tu jest chyba jasne, już nie wiem, jak to prościej wyjaśnić. Dobrze, lecimy dalej. Teraz mamy po co w ogóle zdobywać te pupile i generalnie po co je karmić, po co, no jakaś tam ogólna wiedza o tych pupilach, bo wiadomo, nie robimy tego for fun, to oczywiście również pomaga naszej postaci, chociaż ja akurat, jeżeli chodzi o mechanikę pupili, tutaj te karmienie i tak dalej, ja to bardzo lubię, to jest dla mnie bardzo fajne i generalnie jest to fajny dodatek do gierki i też nie jest jakiś bardzo kosztowny, natomiast no, przejdziemy do tego, więc tak, jeżeli chodzi o pupile, to tak jak powiedziałem, każdy ma swój żywioł, to jest kolorkami, tak samo jak podki, więc to jest dość logiczne. Mrok odpowiada oczywiście za HP, światło za zręczność, ziemia za inteligencję, ogień za szczęście, no i woda za siłę. I teraz tak, jak to wygląda? Dostajemy plus 1% danej statystyki, tych, o których powiedziałem przed chwilą, za każdego złapanego pupila. I tu jest bardzo ważne, że tak jak powiedziałem, musi być złapany, nie może być tylko odblokowany, bo wtedy on nie jest złapany, dopiero go możemy złapać, musi być po prostu zdobyty, tak jak te pupile, które mamy tutaj na jasno. Więc plus 1% danej statystyki za każdego złapanego pupila. Dalej mamy plus 0,5% statystyki, kiedy pupil osiągnie poziom setny, czyli na przykład tutaj zębik, na przykład tutaj ryś. Dalej mamy plus 0,25% danej statystyki, kiedy pupil osiągnie poziom 150. No i mamy również plus 0,25 danej statystyki, kiedy pupil osiągnie poziom 200. Natomiast to działa troszeczkę, że tak powiem, no tak nie do końca bym powiedział, w takim sensie, że ten 1% to musi być liczba całkowita, więc jeżeli zdobędziecie pupila, jakiegoś nowego złapiecie, to ten plus 1% wam wskoczy, natomiast jak macie tylko plus 0,5%, kiedy pupil osiągnie poziom setny, to musicie dwa pupile dobić na ten poziom setny, żeby wam wskoczyło to łącznie na 1% i wtedy wam się to pokaże w statystykach, więc co niektórzy mówią, że po prostu co drugi pupil daje statystyki, bo po kontakt to działa, no ale nie, każdy pupil daje, tylko po prostu liczy się dopiero jak to będzie liczba całkowita, więc jak nakarmicie powiedzmy zębika na poziom setny i nie dostaniecie żadnych statystyk, to się nie przejmujcie, bo potem kolejnego jak karmicie na setny, to wam wlecą po te 0,5%, czyli łącznie 1% za każdego pupila. Dalej, co wam mogę jeszcze doradzić, jeżeli chodzi o karmienie pupili, to jak widzicie tutaj mamy jedzonka, jest taki osobny plecak, bo kiedyś było coś takiego, że te jedzonka musieliśmy trzymać w ekwipunku, natomiast teraz jest taki osobny plecak, gdzie tych jedzonek możemy nawet i nieskończoność trzymać. No i jeżeli chodzi o karmienie, to ja wam polecam karmić tutaj, jak macie wystarczająco dużo jedzonek, to nawet dwa pupile naraz. Jak to działa? Może wam pokażę na jakimś innym koncie, tylko ja teraz nie pamiętam, gdzie mogę to fajnie zaprezentować. No ale niech będzie na przykład tutaj, poczekajcie, czy my coś nie. Tutaj już mam wszystko fajnie dokarmione, ale dobra, załóżmy na przykład, że teraz koniksa mam na poziomie 170. W ogóle jak można karmić pupile do poziomu wyższego aniżeli 100? Wszystkie pupile musicie mieć odblokowane. Nie mówię, że
połapane, bo złapane to oczywiście mówię, tak jak mam tutaj na W50, już mam wszystkie połapane, wszystkie są na jasno, ale nie musicie mieć wszystkich złapanych, wystarczy, że będziecie mieli w każdym środowisku wszystkie pupile odblokowane i wtedy już możecie karmić te pupilki nie do poziomu 100, tylko do poziomu 200. No i teraz załóżmy, że mamy koniksa na poziomie 170, a my tutaj mamy 36 jedzonek do wody, czyli można łatwo policzyć, że potrzeba nam 30 jedzonek, żeby tego koniksa dokarmić do maksa, więc już możemy zaczynać karmić tego żarłacza. Tu oczywiście karmimy od końca, bo no to zaraz do tego przejdę. Karmimy od najstarszego pupila, od tego najmocniejszego, ostatniego powiedzmy, i karmimy po prostu od końca i lecimy do początku, tak jak widzicie zresztą. Natomiast no mówię, warto jest to dzięki temu przyspieszyć, no bo wtedy jednego dnia nakarmicie tak jakby dwa pupile zamiast jednego. O tym też fajnie pamiętać, bo szybciej te pupilki skończycie. Więc załóżmy, możecie sobie przez dwa dni pozwolić nakarmić i koniksa w takiej sytuacji, jakby koniks miał 170 level. Możecie przez dwa dni sobie pozwolić nakarmić koniksa 3 razy i od razu żarłacza. No i potem jak już nie będziecie mieć jedzonek, żeby tego koniksa dobić do 200, to karmicie tylko oczywiście koniksa, więc to też jest dobrze wiedzieć. No i tak, to już powiedziałem, jeżeli chodzi o tego, o to jak karmić pupile na poziom ponad 100, bo też widziałem, że dużo pytań o to było. Kolejna sprawa to są te pory roku. Tak jak już wspomniałem w tym pierwszym rozdziale, niektóre pupile mają wymaganie, żeby tutaj złapać go podczas konkretnej pory roku. Ogólnie no jest to dość fajne, bo trzeba pamiętać o takich rzeczach. Na przykład zobaczcie, tutaj mamy Prima Aprilis, Maguta możemy złapać, nie? Czyli to jest tam 1 kwietnia bodajże. Roguna można złapać przez cały grudzień. Co my tutaj jeszcze mamy takiego fajnego eventowego? Żółwia można złapać podczas urodzin gry, czyli tam około 20 czerwca. Także mówię, to jest fajne. Tu na przykład Rokitka w Sylwestra i Nowy Rok. Więc no takie, o tutaj Ryboga Walentynki. Także fajne to jest, bo po prostu na każdą taką okazję, jak macie nowe konto, to musicie pamiętać, że jednak pupilka trzeba złapać, nie? Jakiegoś tam w Shake'cie macie na, no bardzo możliwe, że macie jakiegoś do złapania po prostu. Tu mamy w ziemi tak samo Zielone Świątki, tu mamy Święta Wielkanocne, gdzieś tu, nie wiem, czy na Boże Narodzenie coś było, nie pamiętam teraz szczerze mówiąc, chyba akurat na Boże Narodzenie nic nie ma, jak tak sobie teraz na szybko myślę, ale to nieistotne. Dobrze, pory roku, jak to wygląda? Wiosna jest od 1 marca do 31 maja, lato mamy od 1 czerwca do 31 sierpnia, jesień mamy od 1 września do 30 listopada, no i zimę mamy od 1 grudnia do 28 lutego, ewentualnie do 29, jak tam mamy ten dłuższy rok powiedzmy. No i właśnie, zobaczcie, że tutaj niektóre pupile, to co już mówiłem, tu mamy na przykład letnie dni, gdzieś tutaj były w ogóle jesienna noc, jak się nie mylę, czy ogólnie jakiś pora roku plus no pora dnia, nie, że tak powiem, czyli dzień albo noc, no ale tutaj na szybko nie znajdę, więc nieważne, macie wszystko napisane tak czy inaczej, macie dokładnie zawsze podanego, jak widzicie, pod pupilem kiedy go można złapać, czy to jest dzień, czy to jest noc, czy to jest konkretna pora roku, czy musicie coś spełnić, czy musicie, powiedzmy, lokację macie podaną, no wszystko, generalnie wystarczy sobie najechać na pupila i wszystko macie napisane, a zanim jeszcze te pupile odblokuje, to tak jak mówiłem, przypięty komentarz, stronka SF Poradnik, tam macie napisane, żeby sobie te lokacje z pierwszych trzech spisać, żeby to gniazdo szybciej zdobyć. Dobrze, lecimy dalej. Teraz mamy, nie będę wam tu mówił jakieś Halloween, bo to też mam wypisane, no ale to jest logiczne. Halloween 31 październik, urodziny Shakesa 22 czerwiec, przepraszam. Zielone Świątki tam mamy jakieś, piątki 13, to też, bo na przykład tutaj w mroku mamy pupila, którego możemy w piątek 13 tylko złapać. No ale to wiadomo, to wypada różnie, tam zazwyczaj o takich pupilach, które można zdobyć raz na rok, czy tam kilka razy do roku max, oni informują w jakichś tam newsach, gierce i tak dalej. Dobrze, lecimy dalej. Kolejna sprawa to jest szansa na znalezienie pupila. To też z takich ogólnych informacji. No i teraz zobaczcie, jak to wygląda. Mamy tu napisane coś takiego, bo o tym jeszcze nie mówiłem, że na przykład siorb to jest pospolity pupil. No i te pospolite pupile mamy tutaj aż do tego pupila, tutaj jak widzicie, więc tych pospolitych mamy bardzo dużo. Potem mamy rzadki pupil od Mumifara na przykład dalej. No i ostatnie dwa to są legendarne pupile. No i teraz tak, jeżeli chodzi o
To co to oznacza, to jest po prostu szansa na znalezienie tego pupila w misji. Czyli jak mamy spełnione wszystkie warunki, jakich potrzebujemy, żeby danego pupila złapać, to wtedy jest to istotne. Dlatego, że pospolity pupil najprawdopodobniej poleci nam od razu z pierwszej misji, jak tylko spełnimy dane wymagania. Rzadki pupil też powinien szybko polecieć z pierwszej, drugiej, maksymalnie trzeciej. Natomiast jeżeli chodzi o legendarnego, to nieraz może być potrzeba nawet, nie wiem, no bardzo dużo tych prób. Nieraz po 10-15 misji. Jak już spełnicie te wymagania i będziecie mieć tą lokację, która jest wam potrzebna, to z 10-15 misji, no i dopiero ten legendarny pupil może polecieć. Więc ten dopisek, który mamy na biało, informuje po prostu o tym, jak szybko znajdziemy tego pupila. Pospolite powinny polecieć od razu w pierwszej misji, rzadkie również dość szybko, no i tutaj legendarne, no to z tym już się możemy pomęczyć. Dobrze, lecimy dalej. Teraz mamy... Niektóre pupile można złapać tylko w konkretne eventy, czyli na przykład tutaj powiedzmy mamy pirodliszkę, którą można złapać tylko podczas wydarzenia sterylne sedesy. Natomiast jak mamy jakiś event włączony, w ogóle teraz zazwyczaj mamy eventy włączone, że jest tam kilka podczas jednego weekendu, to również oczywiście można to złapać. Kiedyś tak nie było, kiedyś jak były eventy łączone, to danego pupila się nie dało złapać. Na przykład tutaj powiedzmy pancerniksa w eventy złota i tak dalej. No a teraz nawet podczas łączonych eventów mamy to napisane. Zresztą jak mamy od piątku do niedzieli zazwyczaj eventy, to również u karczmarza, znowu tutaj muszę wejść sposobem, żeby kalendarza nie odebrać, jak wejdziemy w karczmarza, to każdy event ma tutaj swoją ikonkę, jak sobie w daną ikonkę klikniemy, tak jak mówię, to trwa od piątku do niedzieli zazwyczaj, to mamy opis tego eventu, plus jeżeli jakiś pupil jest podczas tego eventu do złapania, to tutaj też jest to napisane. Natomiast no to jest zazwyczaj po jednym pupile w żywiole, tu mamy podczas weekendu expa Omnibooma, tutaj mamy w świetle Paladona podczas eventu epickiego, tutaj mamy w ziemi Pancerniksa podczas eventu Golda, Pirodliszkę podczas sterylnych sedesów, no i mamy chyba... O, tu chyba nic nie mamy, jak się nie mylę. No nie chcę mi się teraz szukać na szybko, każdy sobie może przeczytać, ale tu chyba żadnego eventu nie ma, więc no tu mamy urodziny gry, ale to jest, no to nie jest powiedzmy event taki, który mamy co tydzień w weekendy. Dobrze, więc tak to wygląda, lecimy teraz dalej. Jeżeli chodzi o... No musicie czytać po prostu, czy macie noc czy dzień, to już też powiedziałem, ale tu mam takie notatki porobione, bo to jest bardzo istotne. Na przykład kiedyś, jeżeli chodzi o pupila Plutoid w świetle, to mieliśmy napisane, że można go znaleźć w soboty w Nigdylandii, ale nie było tej pory roku. Ludzie oczywiście to sprawdzili, no i się dowiedzieli, że tylko za dnia go można łapać, ale nie było to sprecyzowane. Natomiast teraz raczej przy każdym pupilu macie napisane, czy jest to noc, czy jest to dzień, więc z tym problemów być nie powinno. Dobrze, lecimy dalej. Teraz mamy kolejność, nie, przepraszam, teraz mamy skąd brać jedzonka w ogóle do misji. Teraz sobie o tym powiemy, dlatego że jedzonka, no wiadomo, karmimy tutaj te pupile, dzięki wbijaniu leveli pupili dostajemy statystyki, to co już powiedziałem wcześniej i tak dalej, więc no warto tych jedzonek mieć i warto je tutaj codziennie sobie karmić. Codziennie można pokarmić 3 razy danego pupila, tu w sumie wam mogę zaprezentować, zobaczcie, cyk, no już dalej go karmić nie możemy. Jeżeli mamy event w pupili, to wtedy możemy karmić aż 9 razy każdego pupila. Tu jeszcze dopowiem. No ale dobrze, skąd nam lecą jedzonka? Jedzonka nam lecą przede wszystkim z misji, losowo, tak samo jak gniazdo, nie są pokazane, że hej, w tej misji będziesz miał jedzonko, tylko dopiero po zakończeniu misji dostaniemy informację, wyświetli nam się po prostu, że jakieś tam jedzonko dostajemy. Oprócz tego mamy za walki, zobaczcie, tutaj mamy coś takiego jak walki, do których zaraz przejdę, no i po prostu za każdą walkę, jeżeli ją wygramy z innym graczem, to również dostajemy jedzonko. Jak żywioł obronny danego dnia to jest światło, to dostajemy jedzonka do światła, codziennie ten żywioł obronny się zmienia. My tu walczymy każdym żywiołem, jak widzicie, no ale losuje nam graczy tylko ze światła danego dnia, co zaraz powiem. Za pokonanie środowisk, aha, i dostajemy po jednym jedzonku z tych walk, natomiast podczas eventu pupili dostajemy po 3 jedzonka. Za pokonanie środowisk tak samo... Tutaj nam lecą jedzonka i tak samo jak pokonamy jedno środowisko, tu w ogóle oprócz jedzonek jeszcze expa dostajemy za te walki w środowiskach, natomiast jak pokonamy, to nam leci jedno jedzonko, a jak te środowiska podczas eventu pupili pokonamy, to zamiast jednego lecą trzy. I tutaj też ważna informacja, dobrze jest, jak mamy jakieś środowiska, których nie musimy koniecznie pokonać, możemy sobie z nimi poczekać i tak dalej, to dobrze jest z tym środowiskiem poczekać do eventu pupili, no bo wtedy dostaniemy trzy jedzonka zamiast jednego.
to jest jakby logiczne. Więc tak, zawalki, koło, jak już mamy odblokowane podziemia i mamy to koło 2-0, o tym powiem w poradniku do podziemi bardziej, to również jak widzicie możemy tutaj sobie dostać jedzonka. Oprócz tego zawalki w środowiskach, to już powiedziałem, no i z kalendarza również możemy jakieś tam jedzonka dostać. No ja akurat w tym kalendarzu, a nie, mam tutaj 8 dnia mam, jak widzicie, 5 jedzonek do wody, więc no ogólnie z jakichś tam, wiecie, elevatorów też nam lecą, to są takie wydarzenia specjalne, tego też sporo leci, no ale no tak to po prostu wygląda. Dobrze, lecimy tak, jeżeli mamy walki w tych pupilach, może teraz do tego przejdziemy, to jak widzicie mamy tutaj napisanego przeciwnika, to jest w moim przypadku Sasori, mamy jego żywioł obronny, światło, mamy łączny poziom, czyli ile łącznie on ma tutaj w tym świetle jedzonek zużytych. Jak widzicie my mamy no na przykład w mroku 255, no bo każdy pupil na pierwszym poziomie się liczy, oprócz tego zębika mamy na setnym, tutaj mamy rysia na setnym i mamy tego jaduna na 43. Jak sobie zwrócicie uwagę na światło, to mamy na poziomie 254, a teraz jak zaczniemy tego paladona karmić, to jak widzicie wskoczyło nam na 257, więc tak to ogólnie wygląda. No i teraz tak, jeżeli jeszcze chodzi o te walki, jak tu wyglądają żywioły obronne, one się powtarzają, tak jak mamy tutaj kolejność, czyli zobaczcie, dzisiaj mamy żywioł obronny światło, ja sobie tego ziomeczkę zaatakuję, no akurat udało mi się wygrać, jak widzicie, tu każdy pupil się nawala z każdym, ale wiadomo, no najwięcej odgrywają, największą rolę w tych walkach odgrywają te ostatnie, bo im dalej w tych pupilach jesteśmy, tym po prostu one są mocniejsze, czyli tutaj dwa ostatnie mają najmocniejsze statystyki, to jest jak mamy tego i tego na 200 poziomie, to one mają najmocniejsze i takie same, no a każdy kolejny, powiedzmy od końca pupil, jest troszeczkę słabszy od poprzedniego, no i tak to wygląda, więc zazwyczaj sprowadza się to do tego, że jak mamy już tutaj więcej pupili nakarmionych, to walczą te ostatnie i one są najbardziej decydujące w tych walkach, no ale tu wam mogę jeszcze zaprezentować, że zobacz, kolejny przeciwnik i również mamy światło. Tak jak mówiłem, dzisiaj nam wypadło światło i tylko dzisiaj będziemy walczyć sobie ze światłem, każdym swoim żywiołem. No i zobaczcie, że tutaj każdy pupil nam się bije. Tutaj cyk, cyk. Mamy teraz ptasia 9-4. No ten ptaś sobie powinien z większością poradzić. No i teraz no, paladon dopiero na 16, więc również bez problemu nam padł. I znowu wygraliśmy, dostaliśmy jedzonko do światła. Te żywioły, tak jak powiedziałem, się powtarzają i są po kolei, więc dzisiaj jest światło, jutro będzie ziemia, ogień, woda, mrok i tak dalej. Wyjątkiem jest koniec miesiąca, bo jeżeli na przykład teraz marzec ma ile dni, nie pamiętam, 31, ok. Więc jeżeli dzisiaj mielibyśmy 31 marca i mielibyśmy to światło, to jutro, czyli 1 kwietnia również by było światło. Jak jest ten przełom miesiąca, to wtedy żywioł się po prostu powtarza. Nie wiem czemu tak to działa, ale tak to działa. Jeżeli jesteście na początku serwisu, dopiero co wystartowaliście na jakimś nowym serwerze i dopiero te pupile odblokowaliście, to dobrze jest walczyć na, od razu po północy. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze macie fajnie napisane, ile jak przeciwnik, w ogóle przeciwnicy na początku karmią tylko jednego pupila, to fajnie sobie można policzyć, na jakim poziomie jest ten pupil, bo oczywiście bierzecie liczbę pupili, odejmujecie sobie te pupile, które ma na jednym, na pierwszym poziomie, no i wam wychodzi, ile ten, tak jak tu jest łączny poziom, powiedzmy by był 50, no i on by miał, nie wiem, 6 pupili zdobytych, no to od tych 6 pupili, to tak sobie strzelam, odejmujecie te 5 pupili, no i wtedy wam wychodzi, że najprawdopodobniej zębika ma na poziomie 45, nie? No bo te po pierwszym poziomie odejmujecie, zębik jest 6, no i wiadomo, 45 poziom pupila, potem jak już więcej się karmi, jak już tutaj dochodzą kolejne i kolejne, no to nie jest to takie proste, niestety potem już ciężko to policzyć, ale na początku jest to dość łatwe i tak sobie można policzyć, mam nadzieję, że zrozumieliście, ile ten pupil, którego wasz przeciwnik na początku serwera karmi, który ma po prostu poziom i którym tutaj żywiołem go zaatakować, żeby wygrać. Na przykład jak tu by wyszło, że on ma zębika 4-5, no to ja mam Kroksa 50, raczej powinienem z nim wygrać. Oczywiście pupile mają, to też zaraz przejdę, pupile mają tutaj swoje profesje, to też jest RNG i tak dalej, no ale rozumiecie, o co generalnie chodzi. Więc no, tak sobie możemy policzyć. Dlaczego jest też lepiej od razu po północy robić? Być może wasz przeciwnik nie zdąży jeszcze nakarmić petów, bo śpi albo coś takiego, no i wy wtedy sobie nakarmicie i macie tą przewagę, nie? Więc ogólnie łatwo jest policzyć. Potem w ogóle jak tutaj wam się przeciwnik wylosuje i zaatakujecie go załóżmy dopiero po południu, to bardzo możliwe, że on już sobie nakarmi te pupile, to się tutaj nie aktualizuje, no i wtedy wiecie, policzycie, wyjdzie wam źle i na przykład przegracie, więc lepiej to robić po północy na świeżo.
Dobrze, jeżeli chodzi o... No to liczenie wam powiedziałem. Teraz kontry w walkach. O co chodzi? Generalnie są, jest coś takie jak kontry, poszczególny żywioł na poszczególny żywioł. No i dzięki temu żywioł, który jest mocniejszy, bije temu słabszemu żywiołowi 25% obrażeń. I jak to działa? Dobra, musiałem tutaj przeanalizować jeszcze raz, żeby wam przypadkiem głupoty nie powiedzieć i potem tego jakoś nie edytować. Ale dobrze zacząłem mówić. Tak jak wspomniałem, woda jest mocniejsza od ognia, więc tak to wygląda. Potem mamy ogień jest mocniejszy od ziemi, potem mamy ziemia jest mocniejsza od światła, no i potem mamy światło jest mocniejsze od mroku, no i mrok jest mocniejszy od wody, więc tak to się ogólnie zamyka, tak to generalnie wygląda. No i tutaj... no nie wiem, co mogę więcej dopowiedzieć. Po prostu każdy żywioł jest lepszy na jakiś inny, no i wtedy bijemy 25% więcej obrażeń. To jest fajne, żeby tutaj analizować, jak robimy sobie te walki i tak dalej, żeby... Ja nigdy na to nie patrzę, szczerze mówiąc, w ogóle w pupilach to jest straszne RNG. Tak jak powiedziałem wcześniej, głównie do głosu dochodzą, jak już mamy te pupile bardziej wykarmione. Na początku serwera jeszcze jest to widoczne, że jak mamy mocniejsze pupile, jak myślimy, jak robimy to z głową, to faktycznie w tym rankingu jesteśmy wyżej, ale potem nawet jak gracze free to play już sobie nakarmią te dwa ostatnie pupile na poziom 200, to się zaczyna straszne RNG, można przegrać w tych pupilach, nawet jak mamy o wiele więcej karmień. Tutaj widzicie nasze karmienia, to co już powiedziałem, są na dole, więc no pupile to jest bardzo duże RNG, jakoś się do tych PvP, zwłaszcza już po kilku miesiącach serwera, nie przykładam. No ale właśnie, tak to wygląda i dzięki temu mamy jakieś tam kontry na poszczególne żywioły. No i one są mocniejsze od drugich. Co wam tu jeszcze mogę powiedzieć? To już chyba powiedziałem, bo zaraz przejdziemy do kolejnego rozdziału. Natomiast tak, każdy pupil jest silniejszy od kolejnego, więc tutaj pierwszy jest najsłabszy. Tutaj mówię oczywiście, bo wiadomo, karmimy te pupile, no i dzięki temu, że je karmimy, to rosną im statystyki. Zobaczcie, tutaj mamy Tyrka, on ma 6440 siły, to jest w ogóle wojownik, bo tu też mamy wszystko napisane. A jak go nakarmimy, no to widzicie, te statystyki mu rosną. Teraz już ma tej siły 7280, natomiast jakbyśmy mieli wszystkie pupile na poziomie 200, czyli na maksymalnym, no to wiadomo, że ten ostatni by był najsilniejszy, ten przedostatni by miał takie same statystyki jak ten poprzedni, no i tutaj każdy kolejny by był słabszy od po prostu następnego. Wiecie, jak to wygląda, dlatego nam zależy, żeby jak najszybciej do tych ostatnich pupili dojść, no i dzięki czemu też, no, jak najszybciej je zacząć karmić, żeby po prostu one były jak najszybciej wymaksowane, że tak powiem. Dobrze, i tyle, jeżeli chodzi o takie ogólne informacje o pupilach. Mam nadzieję, że tutaj wszystko jako tako przekazałem. Już mamy 32 minuty, lecimy dalej. Kolejny rozdział. Jezu, ile ja mam tu jeszcze notatek. Dobrze, ogólne informacje o przejściach. Zanim przejdziemy do tych konkretnych przejść, zanim wam tutaj pokażę na szybko, jakie przejścia powinniście robić, to potrzebujecie kilku ogólnych informacji. Więc tak, jeżeli chodzi o pupile, no to co już powiedziałem, pupile mają swoje klasy postaci. Mamy tutaj te trzy podstawowe klasy postaci, tu jest wszystko napisane. Jak widzicie, Siorb jest na przykład zwiadowcą, tutaj mamy wojownika, tutaj mamy również wojownika, tu na przykład Dzynka jest magiem, więc pupile mają swoje klasy postaci. Są to trzy podstawowe, no i jeżeli chodzi o jakieś tam przejścia w tych pupilach, to po prostu pokonujemy tymi przejściami środowiska. Ja wam powiem w kolejnych rozdziałach, jakie są, powiedzmy, najlepsze przejścia dla free to play, dla eko i dla grzybiarzy. No i wiadomo, my tutaj karmiąc te pupile sprawiamy, że one są mocniejsze i dzięki temu mogą pokonywać kolejne środowiska. Tutaj jak widzicie na dole, dzięki czemu odblokowywać te kolejne pupile, już nie mamy znaku zapytania, tylko są wyszarzone. No i po prostu jak będzie taki pupil wyszarzony, to już go możemy złapać. Tutaj jeszcze dopowiem, bo to totalnie zapomniałem, jestem w trakcie nagrywania przejścia dla graczy grzybiących i teraz mi się to przypomniało, wrzucę wam do tego rozdziału ogólne informacje o pupilach. Natomiast też musicie pamiętać, żeby każdego pupila, jak go tylko odblokujecie w środowisku, to łapać, bo oprócz tego, że daje on w statystyki waszej postaci, to daje również statystyki pupilowi, którym bijecie środowiska, więc bardzo ważnym jest, żeby każdego możliwego pupila sobie tutaj złapać, każdego możliwego pupila, jak tylko macie taką okazję, to po prostu zdobyć, bo on boostuje waszego głównego pupila, którego karmicie i którym później bijecie środowisko, więc nie zapominajcie o tym, nie zaniedbujcie tych pupili, bo widziałem, że co niektórzy mają te najprostsze pupile, na przykład nie wiem, w dzień tygodnia jakiś konkretny do złapania i tak dalej, nie łapią tego przez naprawdę długi okres czasu. Pamiętajcie o tym, bo to nie dość, że boostuje waszą postać, to jeszcze boostuje pupile, którymi
sobie tutaj przechodzicie, więc to też myślę, że jest bardzo istotne. Co jeszcze musicie wiedzieć? Środowisko można bić co godzinę, kiedyś to było połączone z timerem lochów, teraz jest to osobno, więc nie ma znaczenia, możemy i zaatakować loch i zaatakować środowisko co godzinę, lub za grzybki, no to wiadomo, jak ktoś ma grzybki, to może grzybami to spamować, to tak jak i lochy w sumie działa. No i teraz dalej, musimy jak najszybciej przejść do końca, to już chyba też powiedziałem w ogóle, ale dobra, nieważne, będę się tu powtarzał często, natomiast w przejściach chodzi nam głównie o to, żeby jak najmniejszą ilością jedzonek, jak tutaj powiedzmy najkrótszym i też jednocześnie najbardziej optymalnym, najbardziej ekonomicznym sposobem przejść do tych ostatnich pupili i je zacząć karmić, więc tu chcemy jak najmniej po drodze tych jedzonek zużyć, jak najszybciej to zrobić, no i już sobie zacząć karmić te ostatnie pupile. To jest jakby logiczne. Im dalszy pupil, tym ma mocniejsze statystyki, czyli jak porównamy sobie dzinkę na poziomie setnym z takim ptasiem na poziomie setnym, no to już na pierwszy rzut oka widzimy, że ptas jest o wiele mocniejszy. On ma tutaj 8000 zręczności, nawet mając 6 leveli mniej, no a dzinka inteligencji ma 2000, więc no jest zdecydowanie słabsza. I kolejna sprawa, trener z podziemi. Do podziemia też będzie poradnik, tak jak już powiedziałem, ale trener z podziemi wpływa na nasze przejścia, więc im mamy tutaj mocniejszego tego trenera, tym łatwiej nam będzie niektóre przejścia robić. On też wpływa na ciosy krytyczne tych pupili tutaj właśnie w środowiskach, więc to jest, no myślę, że dość istotna informacja również. Generalnie przejścia, które wam podam, bo to też jest istotne, sorry, ale mówię, no mam tu masę notatek i muszę tak, wiecie, po kolei. Przejścia, które ja wam podam, to są przejścia orientacyjne. Przejścia będą takie, no podam wam nawet dokładny level, na którym to robić i tak dalej, ale to jest orientacyjne i najlepiej sobie wszystko sprawdzać w kalkulatorze do pupili. Kalkulator do pupili będziecie mieli prawdopodobnie w drugim linku w przypiętym komentarzu pod tym SF poradnikiem, no i ja wam tutaj nagram również wstawkę, to już może jak skończę ten poradnik, którą tam potem dokleję w montażu, gdzie pokażę, jak się posługiwać tym kalkulatorem pupili i jak sobie można samemu sprawdzać każdy żywioł, każde przejście, ile macie na to procent, no i jak to ogólnie działa, więc mówię, przejścia orientacyjne, wy najlepiej samemu sobie sprawdźcie, czy dane przejście was satysfakcjonuje, czy może szanse są za małe i chcecie coś innego spróbować, no to mówię, wszystko leży w waszych rękach, link będziecie mieli w przypiętym komentarzu, no i jeżeli chodzi o takie ogólne informacje o przejściach, to chyba tyle, wiadomo, mamy tutaj... Ktoś by mógł powiedzieć jeszcze, że no skoro im dalszy pupil, tym mocniejszy, no to jak nam się losują te trzy pierwsze, to najlepiej sobie złapać trzeciego w każdym żywiole i dopiero jego karmić. W teorii tak, natomiast no tutaj również są klasy postaci. Wiadomo, że taki zwiadowca może być lepszy czasem do zrobienia jakichś tam lochów, aniżeli taki wojownik, nie? Zwiadowca ma tutaj jednak uniki, wszystkie te klasy działają tak jak normalne klasy postaci, czyli wojownik może ma 25% na blok, zwiadowca może unikać i tak dalej, więc no nieraz lepszym wyborem na przykład w ogniu będzie wybranie czompa, aniżeli właśnie takiego płomiełaza, który niby jest mocniejszy delikatnie, no ale jest wojownikiem, no i to może się nie opłacić. Dobrze, teraz będzie o tym kalkulatorze pupili, co ja już dogram później i wstawię. Dobrze, teraz sobie przejdźmy do tego SF Toolsa, ja już co prawda to nagram po nagraniu poradnika, no ale na szybko wam pokażę, jak ten SF Tools działa. Oczywiście link do niego będziecie mieć w przypiętym komentarzu, to będzie pewnie drugi link, od razu do tej zakładki właśnie z symulatorem pupili, no i tutaj można sobie sprawdzić, ile mamy procent na każde przejście, dosłownie wszystko możecie wpisać, ja to wam w takim okienku pokazuję, zaraz wam pokażę, jak to uzupełnić i tak dalej, możecie wpisać wszystko, możecie sprawdzić wszystko, jest to naprawdę pomocne i polecam tego używać, żeby, wiecie, ślepo nie wierzyć tym przejściom, które ja tam podałem, tylko może, nie wiem, sprawdzić sobie, czy chcecie coś szybciej zrobić na mniejszym poziomie danego pupila, czy chcecie go bardziej dokarmić, bo was procenty nie satysfakcjonują. Zaraz do tego na spokojnie przejdziemy. Dobra, no i teraz tak, ustawiacie to, to jest ogólnie większa strona, ale ja to tak wam pokazałem w oknie, żeby tutaj też nie zajmowało nie wiadomo ile miejsca. Jak widzicie, wybieramy sobie tutaj, tu macie ustawione tak jak ja mam generalnie, to jest ok. No i wybieracie sobie po pierwsze typ, czyli jaki żywioł nas interesuje. Ja tu wybiorę światło, żeby sprawdzić oczywiście...
to przejście dla grzybiarzy, o którym już mówiłem, wy to dopiero będziecie mieli, ja już to nagrałem, żeby po prostu wam pokazać, jak te procenty się prezentują. No i teraz wybieramy sobie pupila, którym my walczymy, czyli w naszym przypadku będzie to dzyńka. Jeżeli chodzi o habitat, to jest po prostu środowisko. Tutaj w pupilu, którego wprowadzamy dane, oczywiście piszemy, że w sensie zaznaczamy, że to nie jest środowisko, bo my jego dane tutaj wprowadzamy ręcznie, natomiast w pupilu, w którym, z którym walczymy, no to zaznaczamy, że także jest to środowisko, bo wtedy jego statystyki wylicza samo. Wiadomo, statystyki naszego pupila są zależne od tego, na którym on jest levelu, ile mamy pupili na poziomie setnym, ile mamy pupili między 150 a 199, ile mamy na 200, ile mamy ogólnie pupili złapanych, no i którego mamy trenera, więc dużo na to wpływa. No jak pupil jest w środowisku, to on ma stałe statystyki, które tutaj widzicie, więc ja tutaj już sobie wybrałem oko, wybrałem, że jest w środowisku, dobra, dalej. Tu wpisujemy level naszego pupila, oczywiście dajemy 100, no i jak widzicie, już nam się powoli prezentują statystyki. Teraz tak, ile mamy pupili na poziomie setnym, między setnym a 149 mamy jednego, no bo mamy tylko tą dzyńkę. Między 150 a 199 mamy 0, na poziomie 200 mamy 0. Ile mamy pupili złapanych? No i teraz tak, ja sobie tutaj zerknę, ile mogę mieć pupili. Mamy tak, raz, dwa, trzy, cztery, powiedzmy, że nie mamy tego pupila z wiosny, także 4, tutaj mamy 5, tu mamy 6, 7, tutaj mamy 8, 9, 10, dobra, wygląda na to, że 10 pupili mamy, więc ok, wpisujemy 10, no i trenera dajmy sobie 12, zobaczymy, jak to wygląda z tym 12 trenerem. No i jak widzicie, klikamy simulate, cyk, no i nam liczy, i jak widzicie, na trenerze 12, nawet z, tutaj nam się pokazują procenty, nawet z 10 tylko pupilami mamy 1,57%. Ogólnie to są duże szanse w ogóle na te pupile, jak macie ponad 0,50, to już to są, no śmiesznie to brzmi, ale to już są naprawdę duże szanse. No jak mamy tu 1,5%, to raczej to powinno paść. Natomiast jak sobie tutaj ustawimy 11 trenera, klikniemy simulate, no to od razu mamy 0,00, więc jak widzicie, to przejście, o którym ja mówię w rozdziale dla grzybiarzy, no jeżeli nie mamy tego pupila z właśnie wiosny, lata czy też jesieni, no to musimy mieć minimum tego 12 trenera. Natomiast jak sobie ustawimy trenera 11 i mamy tego pupila z którejś z tych pół roku, klikamy simulate, no i mamy 3,12%, więc jak widzicie, tu już trener 11 wystarcza z jednym pupilkiem więcej, żeby to zrobić. No i tak to po prostu działa. Tutaj mamy jeszcze opcję, poczekajcie, jak sobie damy 10 i sobie damy tego trenera 11, to wtedy mamy 0%. Tutaj mamy jeszcze opcję, to wam troszkę ucina, ale mamy generate next 5 i generate next 10. No i teraz tak, zobaczcie, tutaj mamy pokazane od razu z jakim, no na trenerze 11 mamy 0%, ale od razu mamy pokazanego trenera 12, 13, 14 i 15. To jest taka ciekawostka, więc tak jak klikniemy generate, no to w sumie z tego co widzę, to jest chyba to samo, i mamy generate next 10, no to nam po prostu pokazuje kolejnych, aha, bo tutaj możemy wybrać, czyli możemy tutaj jeszcze sobie, zobaczcie, bo tak, jak weźmiemy generate, to nam po prostu pokazuje szanse na kolejnych trenerach, tylko versus to oko, które sobie tutaj ustawiliśmy. Jak weźmiemy generate next 5, czyli drugą opcję, tutaj w tych kwadracikach, to nam od razu pokazuje na kolejnych, no i zobaczcie, tu na przykład ta dzyńka z 15 pupilem ma 0%, 16 0, no tu ze wszystkimi będzie miała 0, no bo pokonanie tego oka to jest jej max, ale też sobie możemy jakieś tam kolejne przejścia sprawdzać. Ogólnie bardzo fajne, myślę, że no pokazałem wam, jak to uzupełniać, tu wszystko zresztą piszę, bardzo fajna opcja, można sobie sprawdzić poszczególne przejścia, ile na to mamy. Mówię, jak mamy na coś, no tak z 0, powiedzmy nawet 75% i w górę, to jest to już naprawdę fajny procent i prędzej czy później powinno nam to paść. Jak mamy tam poniżej 0,50, no to już może to być problematyczne. No ale sami rozumiecie, jak to działa. No i co? Tyle. Myślę, że wszystko pokazałem. Jak coś, to pytajcie w komentarzach, a my lecimy do kolejnego rozdziału. No i teraz przechodzimy sobie do przejść. I na początku mamy przejścia dla graczy free to play. I tu już polecę szybko, bez zbędnego, no jakiegoś tam, wiecie, rozwodzenia się. Więc tak, zaczynamy od mroku. No i w mroku mamy, no to będzie też podzielone, że to jest dla free to play. W mroku mamy zębika, którego karmimy na poziom setny. Potem sobie przechodzimy w lilarysia, którego karmimy
zmienimy na poziom setny, no i kończymy. Wydawać by się mogło, że to jest trudne przejście, natomiast odkąd wszedł nowy backend, to pupile, które mają po prostu profesję wojownika, są o wiele mocniejsze, dlatego że w nowym backendzie pancerz pupili zaczął się liczyć, no a wiadomo, że wojownicy tego pancerza mają naprawdę dość sporo, więc no mówię, tutaj na przykład ten zębik w rysia powinno być ok, no i rysiem zamknąć to też nie jest nic trudnego. Jako gracze free to play być może będziecie musieli trochę tego poklikać, to nie jest takie, że od razu wam padnie za pierwszą próbą, no ale co godzinkę systematycznie, i to jest naprawdę jedno z lepszych przejść. Jak ktoś się przykłada do pupili, jak ktoś chce to zrobić fajnie, to polecam tutaj poświęcić te kilka, może kilkanaście godzinek, no nabicie co godzinę po prostu tego środowiska i powinno wam to paść, na to szanse są dość spore, nie ma tutaj co, myślę, przeżywać. Dobrze, lecimy dalej. Teraz mamy światło. W świetle karmimy żeluzę na poziom około 91. Przechodzimy sobie na ptasia, którego karmimy na poziom około 88. Potem sobie karmimy, przechodzimy na paladona, no i jego karmimy na poziom około 73. No i sobie zamykamy. I tutaj już wiadomo, jak mówię, że zamykamy, to pokonujemy ostatniego i zaczynamy karmić tego ostatniego. Tak to wygląda w świetle. Lecimy dalej. Oczywiście mówię, poziomy są orientacyjne. Jak ktoś się nie czuje na siłach, może troszkę bardziej dokarmić, to wszystko w kalkulatorze można sprawdzić. Dalej, teraz mamy ziemię. W ziemi ponika karmimy na poziom około 92, potem sobie przechodzimy na wykijadło, którego karmimy na poziom około 84, jak tak patrzę, dobra, bo się tu zawiesiłem, ale dobrze wam mówię, ponik na około poziom 92, potem wykijadło na około 84, no i przechodzimy na szczerbuna, którego karmimy na poziom około 78 i kończymy, pokonujemy tyranożarła. Jeżeli chodzi o ziemię, to kiedyś, jak jeszcze przed tym nowym backendem, tutaj można było sobie ponika nakarmić na 100, przejść w wykijadło i jego nakarmić na 100 i potem przejść w tyranożarła, i to było jedno z lepszych przejść. To w ogóle było strasznie proste, strasznie przyjemne, na 3 razy, jak widzicie, więc to w ogóle jedno z lepszych przejść, jakie możemy sobie wyobrazić w środowisku, więc no mówię, to było ogólnie giga spoko, natomiast teraz, odkąd mamy ten pancerz normalnie liczony w tych środowiskach, jak tu walczymy, no a Tyrek jest wojownikiem, to jest to naprawdę bardzo ciężkie przejście. Ja na nie potrafię wydać z tego wykijadło na Tyrka po kilkaset grzybów na niektórych serwerach, więc no odradzam dla graczy free to play, bo teraz to jest dość duża męka. Dobrze, lecimy sobie dalej. Teraz mamy ogień, no i w ogniu robimy czompa na poziom 25 około, potem sobie przechodzimy na koguta, którego robimy na poziom 90, no i potem przechodzimy sobie na Smokiego, którego robimy na poziom setny, no i dzięki temu sobie kończymy. Tym Smokiem pokonujemy tutaj Rozpira, również bardzo fajne przejście, jak widzicie, ja zrobiłem, no ja tu przeszedłem w Pirodliszkę, tak też można zrobić, to też nie jest giga drogie, no ale to wiadomo, jeżeli chodzi o Pirodliszkę, to koguta najlepiej dokarmić na poziom setny, potem sobie tutaj no próbować ubić tą Pirodliszkę, no i jeszcze musi wam się jakoś niebawem zgrać event sterylnych sedesów, bo jeżeli wam się to nie zgra, no to lepiej przejść po prostu na Smokiego, ale można próbować jak najbardziej, jak ktoś chce, jak się zbliża event sterylnych sedesów, to zamiast na tego Smokiego na Pirodliszkę, ale no mówię, ja dla graczy free to play polecam Smokiego i nim sobie zamknąć. Dobrze, no i na koniec mamy wodę. Teraz woda, tak, Kroksa karmimy na poziom około 48, potem sobie karmimy Żarłacza na poziom, przechodzimy z niego na Żarłacza, jego karmimy na poziom około 93 dokładnie, z Żarłacza przechodzimy na Szlałwęża, jego karmimy na poziom około setny, no i tym Szlałwężem już tutaj zamykamy ostatnie środowisko i dzięki temu, ja mam tu troszkę inne przejścia wiadomo, ale no mówię takie, jakie są najbardziej optymalne, no i z tego Szlałwęża zamykamy środowisko, karmimy ostatniego i tyle, jeżeli chodzi o graczy free to play, takie są przejścia jedne z lepszych, myślę. W mroku jeszcze można pomyśleć o karmieniu Siorba i z tego Siorba przejść na Rysia, ale chyba obecnie, jak ci wojownicy są zbufowani, to lepiej jednak z tego zębika sobie karmić z niego na Rysia, ale to mówię, sprawdźcie sobie procenty w kalkulatorze i podejmijcie decyzję, co dla was będzie lepsze. Dobrze, teraz mamy przejścia eko, no i lecimy. Jeżeli chodzi o eko, to będzie takie połączenie, powiedzmy,
graczy free-to-play, graczy grzybiących, dla graczy Ekom Rock. Zębik setny level, ryś setny level, no i kończymy. Bardzo fajne przejście dla graczy Eko, którzy chcą zainwestować troszkę grzybków w te przejścia. Też dość proste do zrobienia, więc to polecam. Dalej mamy światło. Żeluzę na poziom około 91, potem ptaś na poziom około 88, potem paladon na około 73, no i zamykamy i karmimy ostatniego. Dalej, ziemia. Ponik na poziom 92 około, potem przechodzimy na wykijadło na poziom setny, no i mamy koniec. I tym wykijadło ubijamy tego tyrka, z tym, że na to mamy 0,30% szans, więc jeżeli nie czuje się dana osoba eko na siłach, żeby to ubijać, mówię, nieraz mi to kosztuje kilkadziesiąt grzybów, a nieraz mi to kosztuje 100, 200, 300 grzybów, więc jeżeli ktoś się nie czuje na siłach, to może się cofnąć do rozdziału dla free to play i wziąć sobie po prostu przejście dla graczy free to play właśnie w ziemi i no to przejście stosować, że tak powiem, nie? Ale jeżeli chodzi o tutaj eko, no to jednak ktoś może spróbować, no zależy jakim eko jesteście. Ja tutaj wam podam takie dwie opcje. Dalej, ogień, cząp na poziom około 25, przechodzimy na koguta na poziom około 90, przechodzimy potem na smokiego na poziom setny, no i mamy koniec. I tym smokim na poziomie setnym sobie zamykamy. Tak jak powiedziałem, dla graczy free to play to powiem też tutaj, bo to jest nawet bardziej wskazane. Można sobie również dokarmić koguta na poziom setny zamiast 90 i tym kogutem na poziomie setnym przejść sobie w pirodliszkę. To też jest bardzo fajne, to też uważam, że jest, no może być dość przyjemne. Tą pirodliszką zamknąć żywioł to jest naprawdę nic trudnego, tylko no wiadomo, tutaj wam się musi zgrać event sterylnych sedesów, jak będziecie go mieli dopiero za miesiąc przykładowo, no to chyba lepiej pójść w tego smokiego już przez ten miesiąc go sobie karmić, niż czekać na tą pirodliszkę, więc tu musicie zgrać przede wszystkim z eventem. No i na sam koniec mamy wodę. W wodzie Kroksa karmimy na poziom około 39, przechodzimy na siedmiornicę, którą karmimy na poziom setny, potem sobie przechodzimy na szlałwęża, którego karmimy na poziom setny, no i mamy koniec i zamykamy środowisko, zaczynamy karmić ostatniego pupila. Dobrze, tyle jeżeli chodzi o graczy eko. No i teraz mamy grzybiarza, teraz mamy przejścia dla gracza grzybiącego. Ja tutaj od razu powiem na wstępie tego rozdziału, że nie ma sensu wydawać dużych ilości grzybów na pupile. Pupile to jest bardzo duże RNG, tak jak powiedziałem w tych ogólnych informacjach, czy tam w informacjach o przejściach, już nie pamiętam. Jak gracze nawet free to play dokarmią ostatnie dwa pupile na poziom 200, to my mając niby tam więcej jedzonego, wiele możemy z nimi przegrać. Ja te walki robię od lewej do prawej, bo po prostu mi się nie chce myśleć, mi się nie chce tutaj jakoś spinać, bo mówię, jesteśmy niby o wiele mocniejsi, na papierze wygrywamy, a tak naprawdę przegramy. No generalnie RNG, więc też nie ma co tutaj ogromnych ilości grzybów inwestować. Ja na ostatnich serwerach wychodzę z takiego założenia, na przykład dlatego też tutaj nie karmiłem czompa na setkę i nie przechodziłem od razu w smokiego, tylko na spokojnie w koguta i potem w pirodliszkę, więc no mówię, tutaj pytanie do was, jak chcecie mieć wszystko tip top, to takie przejścia wam podam, ale nie jest to moim zdaniem zbyt rozsądne, żeby w te pupile bardzo dużo grzybów inwestować. Dobra, lecimy. Jeżeli chodzi o mrok, to mamy zębik na poziomie setnym, potem mamy rysia na poziomie, przechodzimy na rysia, ryś na poziom setny, no i kończymy. Bardzo proste przejście na 3 razy, no nic lepszego nie znajdziecie za bardzo, więc tutaj no zdecydowanie polecam. Dobrze, teraz mamy światło. No i ze światłem jest troszeczkę problem, dlatego że jakie przejście ja wam mogę polecić? Mogę wam polecić dzynkę na poziom setny, potem przechodzimy sobie na oko na poziom setny, no i potem przechodzimy tutaj na Heraldona, na tego przedostatniego i jego już karmimy do poziomu 200. W międzyczasie tym Heraldonem sobie możemy pokonać jednoruga, no ale mówię, tutaj jednak dobrze będzie jego już skończyć karmić i dopiero tego jednoruga. Mówię, dwa ostatnie pupile mają takie same statystyki, jak są na tym samym levelu, więc ten Heraldon jest magiem, na jakiś zwiadowców może nam pomagać w walkach, także tutaj nie będzie z tym problemu. No ale właśnie, jeżeli chodzi o szansę na to przejście, no to jeżeli serwer wystartował na początku zimy, to nie macie jednego pupila. Zwróćcie uwagę, że w świetle mamy tutaj do złapania coś w letnie dni, mamy coś do złapania w jesienne dni, mamy
tutaj gdzieś również do złapania, poczekajcie. A, i tutaj mamy dokładnie, wiosenną noc, więc w każdą porę roku mamy jednego pupila więcej, a w zimę nie mamy. Jak widzicie, teraz wystartował serwer pierwszy europejski na początku grudnia. Była zima, nie mogłem złapać, więc sobie poszedłem, nie mogłem złapać żadnego dodatkowego pupila, więc poszedłem w to prostsze przejście, czyli tutaj w ptasia i potem paladona. Natomiast jak to wygląda w praktyce, jeżeli chodzi o szanse? Bo my tutaj zobaczcie, że mamy walki magów. Dzinka to jest mag, oko to jest mag, no i Heraldon to jest mag. Więc tutaj albo ilość pupili, to są naprawdę no niby niewielkie statystyki. Dobra, musiałem tutaj dograć jeszcze jedną rzecz do poprzedniego rozdziału. Natomiast mówię, no w tych walkach, gdzie to są trzy pupile magii, że tak powiem, magowie po prostu, to jest bardzo istotne, czy mamy tego jednego pupila więcej, czy nie mamy. Jak to wygląda? Jeżeli serwer wystartował w zimę i nie mamy tego pupila dodatkowego tutaj z tej pory roku, jesieni, lat lub wiosny, no to wygląda to tak, że musimy mieć albo 12, albo 13 trenera, z tego co pamiętam to chyba 12, ale nie jestem przekonany. Tak czy inaczej, no to jest bardzo duży poziom trenera, jak na to, że te pierwsze przejścia robimy dość szybko, żeby tą dzyńką ubić oko. To sobie można też sprawdzić w kalkulatorze do pupili na spokojnie, tam wam wszystko wyjdzie, jaki dokładnie trener i tak dalej, ale z tego co pamiętam to 12, żeby po prostu tą dzyńką ubić sobie to oko bez tego jednego pupila tutaj z danej pory roku. Także no 12 trener jak na no, dość wczesny etap serwera, to może nie być takie proste. Wiadomo, że jak jesteście grzybiarzem, wszystko skipujecie jak wariaty, jeszcze się tam trafi jakiś legendarny lok po drodze, sporo eventów dusz, to jest to do zrobienia, no ale nie zawsze. Natomiast jeżeli macie tego dodatkowego pupila tutaj z wiosny, lata bądź jesieni, to wtedy trener jest potrzebny tylko 11, więc to już jest takie, powiedzmy, bardziej względne. No i z tym dodatkowym pupilem z którejś pory roku na tej dzyńce 100, to oko jest naprawdę łatwo zrobić. Ogólnie to przejście jest tanie, jeżeli chodzi o grzybki, tylko warunki, które musimy spełnić, żeby je zrobić, są naprawdę ciężkie. Tutaj jeszcze tak dopowiem, zwłaszcza jak mówię, serwer startuje w zimę i nie mamy tego jednego pupila. No ale właśnie, czyli mówię, bez tego pupila 12 trener, żeby dzyńką setką zrobić oko, a z tym jednym pupilem 11 wystarczy i tą dzyńką to oko pokonamy. Dalej, jeżeli chodzi o przejście z oka tutaj w Heraldona, to musimy mieć 13 trenera z pupilem, czyli jak mamy tego pupila wiosna, jesień, lato dodatkowego, to wystarczy 13 trener i tym okiem ubijemy Heraldona. Natomiast jeżeli tego pupila nie mamy, chociaż no tu już raczej ciężko na tym etapie, jak widzicie, ja już tutaj złapałem, natomiast jak tego pupila nie mamy, to musimy mieć najprawdopodobniej 14 trenera. Więc mówię, jest to przejście do zrobienia, jest to przejście bardzo fajne, teraz też no tutaj, żeby Heraldona, żeby go złapać, musimy ukończyć wieżę, ale raczej na tym etapie już dawno tą wieżę mamy zamkniętą, zwłaszcza jeżeli grzybimy. W grzybki to nie jest bardzo drogie, bo pokonać to środowisko oka dzyńką setną, jak no spełnimy te warunki, to jest naprawdę bardzo proste, no ale mówię, tutaj dojść do tego etapu, powiedzmy, poskipować tego trenera, spełnić te warunki, to może akurat być dość grzybożerne, dlatego to przejście pokazuje no, dla graczy grzybiących. Jak ktoś się nie czuje na siłach, ktoś nie chce, to może się wrócić do rozdziału eko i sobie zastosować przejście właśnie z rozdziału eko, jeżeli chodzi o to światło. No ale ja to przejście robiłem wielokrotnie, nie pamiętam, na W60 zrobiłem, na W60 chyba zrobiłem, jak się nie mylę, dokładnie, tak, zobaczcie, tutaj na W60 dzyńka, potem w oko setka, no i tutaj mamy Heraldona, od razu już go zaraz dokarmię do 200 i w międzyczasie sobie karmię jednoruga, bo mam tych jedzonek do światła sporo, więc tu na przykład to zrobiłem, no ale ten serwer wystartował jak jeszcze była jesień, więc tutaj mogłem sobie złapać tą rozmiazgę i dzięki temu było to po prostu prostsze. EU1 wystartowało w zimę, nie miałem tego dodatkowego pupila, nie miałem tutaj też jakoś bardzo rozwiniętego trenera, więc nie chciałem tu bardzo skipać, nie chciałem szaleć, nie miałem też dusz z tego co pamiętam, no i poszedłem w to prostsze przejście, więc to zależy od was, ja wam taką propozycję no podaję, nie? Tylko musicie pamiętać, żeby tutaj po pierwsze ukończyć wieżę, jak będziecie już ubijać tym okiem Heraldona, co nie będzie raczej problematyczne, jak grzybicie, no
i oczywiście czy spełnicie te warunki, żeby nie było tak, że wiecie, nakarmicie sobie tą dzinkę na stówkę, no i potem nagle się okaże, że tego oka nie możecie zrobić, musicie czekać albo coś, chociaż no jeszcze to jest pół biedy, bo możecie przejść w tasia z tej dzinki 100, no ale wiecie, żeby tutaj głupio nie stracić jedzonek. Dobra, lecimy dalej. Teraz mamy ziemia. Ziemię robimy tak, że ponika karmimy na poziom 92 około, potem sobie przechodzimy na wykijadło. Wykijadło karmimy na poziom 100, no i mamy tyranożarła, który, no z wykijadło po prostu kończymy, karmimy ostatniego pupilka, tak to wygląda. Proste przejście, nieraz potrzeba kilkaset grzybów, ale nie jakoś, zazwyczaj to tak około 100 powiedzmy maksymalnie, więc dla grzybiarzy jak najbardziej. Dalej mamy ogień, no i w ogniu tak, karmimy czompa na poziom 100, potem sobie przechodzimy na smokiego, tego smokiego karmimy na poziom 100, no i kończymy. To przejście jest, może być dość kosztowne. Co prawda jak ja ostatnimi razy je robiłem, to mi tak no maksymalnie 300-400 grzybów schodziło, żeby tym czompem ubić tego smokiego. Natomiast też chyba na S38 potrzebowałem na to 2000 grzybów, więc wiecie, no to jest RNG, to jest zależne od szczęścia, też sporo tu zależy jakiego mamy trenera, no ale właśnie, jeżeli chcecie w to się bawić, to ja ogólnie polecam, szczerze mówiąc, często to przejście robiłem, ale jeżeli się nie czujecie na siłach, nie chcecie tu aż tyle grzybków wydawać, to rozdział tak samo dla graczy eko, tam sobie weźmiecie przejście do ognia i je po prostu zastosujecie, ale bardzo fajne przejście, na 3 razy tak samo, więc bardzo przyjemne, no i ogólnie no wiadomo, pomoże wam w PvP coś takiego, nie? W PvP to będzie fajne. Jest też powiedzmy no takie dość hardkorowe przejście, które mi się raz udało zrobić, bodajże na Paladynie, na serwerze 37 międzynarodowym, jak tam jeszcze grałem, żeby z czompa setki przejść na pirodliszkę. Da się to zrobić, jest to bardzo ciężkie, jeszcze cięższe niż smokiego oczywiście, da się to zrobić, natomiast no pytanie czy chcecie, pytanie czy wam się skombi event sterylnych sedesów, to co ja powiedziałem na początku tego rozdziału, nie ma sensu tu wydać nie wiadomo ile grzybków, więc ja bym jednak odpuścił, ja bym generalnie odpuścił, dał sobie z tym spokój, no ale to zależy od was. No, jak macie, nie wiem, dużo grzybów i chcecie się pobawić, to możecie i w tą pirodliszkę próbować, ale ja bym tu jednak, jak już, to polecał smokiego. Dobrze, i lecimy teraz woda. Woda, mam pewne przejście dla was hardkorowe, którego osobiście nie polecam, bo mamy tak, kroksa na poziom 100, potem przechodzimy na rybę, rybę karmimy na poziom 100, no i tą rybą już możemy zamknąć. Na to mamy z tego co wiem 0,03%, więc ja tego nie polecam, ludzie na to wydawali po kilkanaście tysięcy grzybów z tego co pamiętam, co niektórzy, no nie ma sensu na pupile tyle grzybów wydawać, to już lepiej, nie wiem, te grzyby na przedłużanie gryfa wydać, chociaż golda trochę z tego dostaniecie, przynajmniej takie jest moje zdanie, nie ma sensu aż tyle, powiedziałem wam to, bo może ktoś będzie chciał spróbować tak na 3 razy zrobić tą wodę, ale mówię, to jest 0,03% i ja tego nie polecam. Teraz się niby mówiło, że jak ten nowy backend, no to ta ryba powinna być silniejsza, bo jest wojownikiem, no ale tutaj wiadomo, hydrowir ten ostatni to jest zwiadowca, no jest to dość problematyczne, także dobra. To tak na szybko wam powiedziałem, ja tego nie polecam. No a jeżeli nie chcecie tego robić, to karmicie kroksa na poziom 39, przechodzicie na siedmiornicę poziom 100, potem na szlawęża poziom 100, no i tym szlawężem 100 kończycie. Tak to wygląda w wodzie, tak to tutaj ogólnie się prezentuje. Dobrze, i chyba wszystko, dość długi wyszedł ten poradnik, mam nadzieję, że wszystko wam powiedziałem, jeszcze muszę trochę w postprodukcji no powiedzmy pozmieniać tam, bo co niektóre rzeczy zapomniałem, coś tutaj wiecie, może to było takie dość chaotyczne, ale no mam nadzieję, że tak czy inaczej wszystko to co powinienem to wam powiedziałem. Ja wam ślicznie dziękuję oczywiście za uwagę, jeżeli czegoś nie zrozumieliście, coś powiedziałem źle czy coś, piszcie w komentarzu, pytajcie, ja wam chętnie odpowiem, subskrybujcie oczywiście dzwonem, kciuka w górę zostawcie, już ponad godzinę gadam, także już chcę to po prostu zakończyć, subskrybujcie oczywiście dzwonem, tego kciuka pamiętajcie zostawić, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie, no i zaglądajcie do przypiętego komentarza, bo tam macie SF poradnik, który myślę, że bardzo wam pomoże i tak samo ten kalkulator do pupili też wam na pewno bardzo pomoże. Chyba wszystko. Wydaje mi się, że wszystko. Dzięki ślicznie za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.